No. I potoczyła się po warszawskim ruchu. Prośbę moją motywuje tym, iż posiadam list funkcjonariusza, który pisze, iż nigdy tego Marianowi nie zapomnę. Ciepłe, ciepłe jest radio Vox FM. Ciepłe, ciepłe. Dobrze, że nie ma tutaj na Pradze północ. Tam mają problemy z metrem. Także proszę Państwa, radio Vox FM nadaje z miejsca, gdzie cyganeczek w Brucz. Dlatego jest jej śpiew słyszalny. No, ten Rosiewicz, to on ma jakby taki fajny głosik. Także proszę Państwa, no radio Vox FM, co może tu reklamować? Najbardziej chyba Rosiewicza. Oto właśnie to, proszę Państwa, radio Vox FM spod Realu na Jubilerskiej. Mydło i powidło pod Marysinkiem, pod Otwockiem i pod Mińskiem Mazowieckim. Zapraszamy serdecznie. Także zapraszamy na Pragę Południe, proszę Państwa. Bo tam na Pragę Północ to są problemy z metrem. No Czerwona Zośka to nawet tutaj potrafi być na Pradze Południe, bo na tymi nocnymi jeżdża. No ale teraz już osłabła. Taki z niej mieszkaniec, proszę Państwa. Ale pączki to każdy by chętnie podjadł. Ale to było już, proszę Państwa, ale nie dzisiaj. Łukowska, no to właśnie jest ta ulica Praska. Bo na Pradze Południe, Łukowska. Zapowiada się ciekawie nowe możliwości pracy. No a teraz zajrzyjmy do kuchni naszej babuni Roszkowskiej. Czyli proszę Państwa, tylko zabijają. Na Zamienicką zapraszamy, proszę Państwa, tutaj na Pradze Południe, gdzie się odbywa gadanie baranie. No to zadbaj tutaj o ten swój słuch na Ostrołęckiej 4, w tej naszej przychodni Ostrołęcka 4. Zapraszamy. Natomiast ten zakład pogrzebowy przy ratuszu na Grochowskiej to jest niewyjściowy jakiś taki. Nie podoba mi się. Prawie po kolei Praga, Wawer, następnie Wesoła, a potem Rembertów. Do bistro zapraszam. Oto ona. Dyskusja była przed miejscem na wielkiej stolicy, gdzie w godzinach popołudniowych mają odbyć się uroczystości pogrzebowe polityka. Idź do kota. To proszę Państwa, osadki, mówi radio Vox FM. I slash nie gra. I rzeczywiście, proszę Państwa, po co karetka dla starej pacjentki, jak tylko pieniądze się liczą? Mamona, Elka, mamona. I Elżbieta Hof, Magdalena, Święta Monika z Pałacu Kultury Stalina. Jestem najmądrzejsza. Ja bym ją przyjęła nawet za darmo. Wtedy, kiedy byłam młodą lekarką, to jakoś tak więcej ludzi wyleczyłam. Ale teraz widzę, że teraz biorą się za koty.